na jednym z portali społecznościowych moi koledzy z działań politycznych, tak powiem, nie wymieniając żadnych nazwisk, zamieścili taki wpis, pod którym zostałem wymieniony nie tylko jak ja jeden zresztą, z imienia i nazwiska, i komentarz do tego był jednoznaczny. Była to wezwanie do mieszkańców Włocławka, aby zapamiętali i pamiętali o tym, w jaki sposób wykonuje swój mandat radnego. Ja chcę powiedzieć, że moja działalność polityczna jest przestrzenią publiczną, wszyscy wiedzą to, w jaki sposób wypełniam swój mandat, jak głosuję. Głosuję zawsze zgodnie ze swoim sumieniem, ale przyznam szczerze, że czasami moje głosowania są pochodnym pewnych działań politycznych i sytuacji politycznych w tym kraju również, tak? A więc głosując tym razem za podniesieniem podatków lokalnych, tak jak moi koledzy z koalicji, miałem na uwadze koszty, jakimi obciążane są samorządy, w tym samorząd miasta Wrocławka, koszty wynikające z innych działań wyższego rzędu, z kosztów związanych z wprowadzonymi uchwałami Sejmu. Między innymi dotyczyło to podatku VAT i dotyczyło to zwiększenia obciążeń składki emerytalnej, które nie tak dawno w naszym Sejmie zostały wprowadzone. Państwo znacie zasady budżetu zrównoważonego, ja jako samorządowiec i też wcześniej jako dyrektor szkoły też miałem do czynienia z finansami publicznymi. Dlatego mając na uwadze te wszystkie elementy i to, że w naszym mieście nie możemy dopuścić do nadmiernego zadłużenia, czego może właśnie moi koledzy z opozycji by się spodziewali, że do tego dojdzie. Chcę powiedzieć, że to głosowanie miało właśnie charakter taki, aby... Ja wiem, że nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta to akceptują. Wiem, że ich dotyka to jednostkowo, ale to są koszty społeczne również związane z sytuacjami, z kryzysem w naszym kraju. Na poziomie samorządu też one są ponoszone. Mogły być mniejsze, gdyby rząd nas nadmiernie nie obciążał, ale już odbijam od tego wątka, bo to było takie wprowadzenie, uważam, za niegodne w polityce albo w relacjach nawet interpersonalnych, bo często jesteśmy znajomymi, przyjaciółmi lub osobami, które się będą spotykały w innych obszarach i nastawieni jesteśmy na współpracę, żeby tak mówić. Ten jest niedobry. Pamiętajcie temu człowiekowi. Trzeba go z tego rozliczyć. Weźcie, załatwcie to inaczej. Proszę Państwa, to jest nic innego jak wzywanie do jakiejś takiej niedobrej chyba mody albo sposobu uprawiania polityki, że tak powiem. Ja na swoim profilu oczywiście po raz ostatni odpowiedziałem na to wezwanie, ponieważ zapytałem się, jak moi koledzy i czym oni się kierowali, podejmując podobne decyzje, tylko w wymiarze jakim? Takim wyższym, państwowym, tak? I taką polemikę przeprowadziliśmy. Oczywiście czytam też komentarze na lokalnych portalach społecznościowych. One są różne oczywiście, ale ja nie będę na Facebooku uprawiał żadnej działalności publicznej i nie będę się tłumaczył ze swojej decyzji. Myślę, że z każdej decyzji rozliczą mnie moi wyborcy. Nie będę uprawiał tego rodzaju polityki, że będę mówił, że któryś z radnych czy któryś z posłów jest zły, a ja jestem dobry. Zestawienie tego niczego nie służy. Razem, jak coś zrobimy, to będziemy mogli powiedzieć, że osiągnęliśmy ewentualnie efekt. I na koniec powiem, że nie rozumiem, dlaczego głosowanie w imieniu mieszkańców Wrocławka albo w imieniu własnym jest złym działaniem, a takie samo działanie w innym imieniu, tak? Przy podnoszeniu na przykład podatku VAT i innych obciążeń jest czymś, co można uznawać za godne postępowanie, tylko w innym obszarze. Tego nie rozumiem. Takiej odpowiedzi też, jak Państwo śledząc może tą sytuację, która jest błahostką moim zdaniem, tak? Takiej odpowiedzi nikt z moich adwersarzy nie pokusił się, żeby mi udzielić. Chcielibyśmy w tym momencie zadbać o pamięć parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i przypomnieć, jak głosowali za ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. To właśnie w tej ustawie wprowadzono podwyżkę podatku VAT, zmieniono stawki składki rentowej i ZUS-u, co ma katastrofalne skutki nie tylko dla budżetu miasta, ale również dla całej ogólnopolskiej gospodarki. I chcę powiedzieć, że 29 października 2010 roku, jak spojrzymy w zestawienie wyników głosowania, 173 posłów Platformy Obywatelskiej
którzy brało udział w głosowaniu, z tego 172 opowiedziało się za podwyżką podatku VAT, za podwyżką składek zdrowotnych i rentowych. W tym, co mnie osobiście bardzo smuci, parlamentarzyści lokalni, nasi włocławscy również zresztą są na to dowodem. I tak jak powiedziałem, wpływ na budżet jest bardzo prosty do wyliczenia, bo sama zmiana składki rentowej to strata dla budżetu naszego miasta ponad 3 milionów złotych. Zmiana podatku VAT o 1%. Wystarczy spojrzeć na zaplanowane inwestycje majątkowe w tym roku. To jest 200 milionów złotych. Po odliczeniu podatku VAT, czyli netto, to jest jakieś 150 milionów złotych. 1% od 150 milionów złotych to jest 1,5 miliona złotych. Czyli mamy do 3 milionów kolejne 1,5 miliona złotych. I mamy jeszcze składkę zdrowotną. To daje nam kwotę ponad 5 milionów złotych, które przez mojej ocenie nierozważne, złe głosowanie lokalnych parlamentarzystów jednym tylko ruchem wyparowało z corocznego naszego budżetu. I my jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że my musimy tą dziurę wyrwaną z budżetu przez parlamentarzystów w jakiś sposób łatać. Oczywiście dokonujemy restrukturyzacji w różnych obszarach, staramy się ograniczać koszty funkcjonowania samorządu do minimum, ale no niestety te możliwości powoli się kończą. I stąd też zmiana podatków lokalnych, ale panowie parlamentarzyści, państwo parlamentarzyści powinni sobie zdawać sprawę, że jeżeli krytykują nasze działania, to mocno powinni uderzyć się we własne piersi, bo nasze działania są tylko i wyłącznie skutkiem czy konsekwencją ich działań. I uważam, że nie powinni o tym zapominać. Drugim skutkiem, o którym mówiłem, ogólnopolskim, na podwyższenia składki VAT, chcę powiedzieć, że ostatnim udogodnieniem w tej materii dla przedsiębiorców, które faktycznie pobudziło gospodarkę, było obniżenie podatku CIT do 19% za czasów rządów lewicowych. To wtedy przyniosło spodziewane efekty. Faktycznie gospodarka ruszyła z miejsca, tworzone były nowe miejsca pracy, bezrobocie malało i zmalało do poziomu 8,9% we wrześniu 2008 roku. Niestety podwyższenie podatku VAT w sposób zdecydowany zaczęło hamować polską gospodarkę. Po prostu towary, przez to, że ich cena wzrosła, stały się mniej atrakcyjne dla kupujących. Przez to produkcja, to są dane ogólnodostępne, produkcja w naszym kraju po prostu spada. Przez to też rośnie stopa bezrobocia. I tu chcę powiedzieć, że cieszy mnie fakt, że to, o czym od wielu miesięcy Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówi, czyli o tym, że na rynek pracy decydujący wpływ mają działania rządu, również podobne stanowisko, podobnej treści przedstawiciele wyrazili Związku Solidarność, Związku Zawodowego Solidarność w stanowisku numer 2/12. Mam tutaj na myśli delegatów zebranych na walnym zebraniu delegatów regionu toruńsko-włocławskiego NSZZ Solidarność, którzy w swoim stanowisku w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej naszego regionu potwierdzili właściwie te wszystkie nasze argumenty, o których tu mówimy i o których Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówił niejednokrotnie. Ja sobie pozwolę zacytować część. Przez niewłaściwą politykę rządu i niektórych pracodawców, w których Skarb Państwa ma udziały bądź wpływy, następuje niebezpieczna tendencja wyprowadzania lub ograniczania produkcji w dobrze prosperujących firmach o znanych oraz uznawanych markach i produktach. I wśród wielu funkcjonujących w naszym województwie jest tutaj wymieniona grupa Anvil S.A. oraz Agros Nova we Włocławku.
My się jak najbardziej zgadzamy i powiem więcej. Ja będę przekonywał swoje koleżanki i kolegów z Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, żebyśmy na najbliższą sesję Rady Miasta przygotowali stanowisko wspierające właśnie to stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Uważam, że czas jasno i głośno mówić o tym, żeby rząd Platformy Obywatelskiej wziął się w końcu do pracy i żeby w końcu również parlamentarzyści nasi lokalni zaczęli działać na rzecz rozwoju naszego miasta, a nie przeciwko.